Cześć. W Polsce jest coraz więcej spółek i coraz więcej osób posiada wspólników. A ja bym chciał opowiedzieć wam dzisiaj o podstawowych trzech rodzajach wspólników, których będziecie mieli. Oczywiście pojawiają się wariacje tych trzech rodzajów, że trzeci jest drugim, pierwszy jest trzecim i tak dalej. Ale ja wam opowiem o takich podstawowych trzech rodzajach, które bez mieszania będą występowały w Waszych lub występują w czyichś biznesach. I pierwszym z nich jest inwestor. Ktoś, kto przynosi wartość na początku istnienia Waszej firmy lub dostarcza ją już w trakcie działającego biznesu. Mogą to być pieniądze i wtedy taki inwestor będzie liczył na zwrot w postaci procentów, dywidendy, w postaci, e, na przykład gdy firma osiągnie pewien pułap, to sprzeda wasz, swoje udziały i je zmonetyzuje, ale generalnie będzie on wkładał pieniądze po to, żeby na tym zarobić i później zyskać na końcu wartość. E, taki inwestor może wnosić oprócz pieniędzy albo zamiast pieniędzy, na przykład maszyny, dostęp do pewnej wiedzy, dostęp do zespołu produkcyjnego, dostęp do maszyn i wiele innych rzeczy, ale co do zasady, będzie to ktoś, kto wniesie wartość i później nie będzie chciał partycypować w pracy lub w działaniu firmy, tylko będzie oczekiwał na zwrot z tego, co wam dostarczył, lub że mu w jakimś czasie zapłacicie za to z odsetkami i on uzyska wartość. Drugim rodzajem wspólnika jest wspólnik pracujący z wami, ale niedecyzyjny. Jest to ktoś, kto z wami zaczął biznes, kto dostarcza wam Wartość w postaci pracy, kto dostarcza Wam różnego rodzaju inne wartości, pracuje z Wami, cały czas jest w firmie, cały czas wykonuje różnego rodzaju czynności, dostarcza wartość, na którą się umówiliście, w czasie, w którym się umówiliście. I cały czas przez życie firmy on istnieje. Ale co ważne, nie jest to wspólnik decyzyjny, a taki wspólnik, który pracuje. Takim wspólnikiem może być ktoś, kto przyjdzie do Was od początku istnienia firmy, ale to może być też ktoś, kogo mianujecie takim wspólnikiem w trakcie rozwoju biznesu. To może być na przykład świetny pracownik, który z wami jest od samego początku, który osiąga niesamowite wyniki i chcielibyście go gratyfikować, sprawić, żeby on się poczuł dobrze, albo sprawić tak, żeby było większe prawdopodobieństwo, że z wami dłużej zostanie, dając mu akcje lub udziały waszej firmy. I wtedy jest to wspólnik, który posiada udziały albo akcje, ale nie decyduje o losie firmy. I ostatnim rodzajem, trzecim, są wspólnicy pracujący i decyzyjni. I tych wspólników powinno być absolutnie jak najmniej. Ja się o tym przekonałem na własnej skórze. Wiele osób mi o tym opowiadało, którzy, osób, które prowadziły duże biznesy, że wspólników decyzyjnych powinno być jak najmniej. Ja popełniłem kiedyś taki błąd z moim obecnym wspólnikiem Maciejem, że mieliśmy dużą strukturę ludzi. Wspólników decyzyjnych. Niestety, rozwala to później możliwość szybkiego reagowania, podejmowania decyzji w sytuacjach kryzysowych, bo wszyscy chcą demokracji. Później macie dyskusję o tym, dlaczego taka, a nie inna decyzja została podjęta. Jest duża bezwładność w wydarzeniach różnych, które się dzieją i przede wszystkim bezwładność zmieniania kierunku, w którym. W danym momencie firma ma iść i co ma robić, bo wszyscy chcą być w demokratycznym miejscu. Ci wspólnicy, jak jest ich, wiecie, tam więcej niż dwóch, trzech, to zaczyna się robić problem, i oni wszyscy chcą decydować, wszyscy chcą wiedzieć, dlaczego podejmujecie dane decyzje, dlaczego wykonujecie dane czynności, dlaczego kazaliście komuś robić to, a nie coś innego a często w firmie nie ma na to czasu, bo firma jest jak statek, który płynie sobie i jeśli płynie spokojnie i nie ma burzy, to możecie z różnymi ludźmi, z pracownikami, ze wspólnikami dyskutować o decyzjach. Ale kiedy zaczyna być kłopot, kiedy zaczynacie być w sytuacji kryzysowej, kiedy w waszym biznesie się pojawia taka właśnie przysłowiowa burza, to nie ma czasu na demokrację, tylko osoby do tego wyznaczone mają szybko podejmować decyzję, bo właściciel firmy, który w małych firmach jest zazwyczaj prezesem, albo właściciel po prostu, bo to działalność gospodarcza, ma podjąć decyzję, powiedzieć, że robi się coś tak i tak, i nie ma dyskusji. Dlatego na przykład ta teoria o turkusowych organizacjach jest fajna, bo ona jest taka humanistyczna i wszystkim jest dobrze, dzieci kwiaty, jest nam wesoło i o wszystkim sobie dyskutujemy, ale ona jest rozwalana później przez rzeczywistość, kiedy trzeba podejmować szybko, twarde decyzje i nie ma na to czasu, nie ma czasu na demokrację i właściciel firmy ma powiedzieć, robimy to i to i wszyscy mają to robić, a nie że rozpoczynamy teraz dyskusję, czy jest na to sens, czy nie, a my musimy tłumaczyć, dlaczego podejmujemy taką, a nie inną decyzję. A kontrakt się może wysypać. Więc trzecim rodzajem są wspólnicy decyzyjni, pracujący. Ich powinno być absolutnie jak najmniej i nawet jeśli jest dwóch, i to jest coś, czego ja się również nauczyłem, musi być wybrany lider. To znaczy jego zdanie jest święte i najważniejsze. Czyli dyskutujecie na szybko, robimy to albo tamto, a on finalnie podejmuje decyzję, i wasi pracownicy muszą wiedzieć, że to jest ten gość, który jak się zaczyna walić. To mówi. Dopiero jak go nie ma, to mówi ten drugi. To jest ważne, ciężko czasem sobie z tym poradzić, no bo każdy z nas yy, chciałby móc decydować, i za często ludzie zakładają firmę po to, żeby mieć tą wolność wyboru i decydowania, ale trochę tak jak w wojsku niestety, dobrze jest, jak jest jeden dowódca. Niekoniecznie on ma być tyranem i w ogóle nie powinien być tyranem, ale w pewnych momentach musi podjąć szybko decyzję i wszyscy muszą go słuchać. To były trzy rodzaje. Wspólników i układajcie sobie relacje ze wspólnikami. Do zobaczenia.